witajcie w kolejnym vlogu na moim kanale. A w tym vlogu akurat są żniwa. Dzisiaj mamy 6 sierpień. Także bizonik sobie śmiga. To będzie taki vlog w częściach, czyli będę dogrywał wam fragmenty różne. Także tak to będzie wyglądało. Też zaraz mam telefon, akurat sobie nie wziąłem gimbala, żeby nagrać różne krótkie fragmenty pod filmik. Także tak, dzisiaj jestem 60-ko, przyjechałem. W 60-ce zostały zrobione wtryski, zmieniony olej oraz wszystkie filtry. Jest nowe siedzenie w 60-ce. Zaraz wam pokażę, wyjdę sobie. O, takie oto jest siedzenie założone teraz. Tamto już było, wiecie jakie, stare było. Tutaj były takie, było jakby półokrągłe czy coś takiego. Także było już na nic. Też te sprężyny były już wyciągnięte. Nie dało się tego w ogóle w żaden sposób naciągnąć ani nic. Także co? Siedzenie zostało zmienione, wtryski, oleje oraz filtry wszystkie tutaj. Tak to się wszystko prezentuje. Bizonik sobie śmiga. Zobaczymy, ile z tego kawałka, czyli to jest dokładny hektar. Sam jestem ciekaw, jak tutaj sypnie. Na jednym kawałku nam wyszło 4 z kawałkiem. Także no rewelacji nie ma, nie? Ale dobre i to jest. Także tak. Zaraz się zapytam tutaj sąsiada, czy mogę sobie nagrywać dalej. Także jak będzie zgoda, to kamerka na głowę i dalej sobie będę nagrywał. Ale myślę, że się zgodzi, w tamtym roku nie było problemu. Także dobra, ja robię urywkę teraz. Także jest zgoda na nagrywanie. Także zaraz będziemy sypać.
że tak, chyba przyczepa tutaj nie starczy. Zapowiada się tutaj dobrze sypać. Także chyba ja zaraz jadę po drugą przyczepę. Zapytam się sąsiada, czy mi pożyczy, bo akurat na mojej stoi wapno, na tamtej mniejszej. Także zobaczymy, jak to będzie. O. Dobra. Pszeniczka naprawdę tutaj koło domu super. Coś w tym roku sypie. O, tutaj ile jest? Znaczy o ile jest? Zbiornik. Naprawdę grube ziarno jest, super jest. A, 60 trzeba zgasić. Zapomniałem. Nie jest zgasić. Ale to nic. Już ją gaszę. Dobra. Pyk, cyk, ja na razie kończę vloga. Zaraz dogram coś wam znów. Tylko zapytam się sąsiada, czy ma przyczepę wolno. Także jestem już z powrotem. Już wracam do domu. Zostały ukoszone. Ta cała nasza przyczepa, czyli 4 tony jest na pewno. Jakieś 4,5 tony powinno być tutaj. Plus jeszcze